Powołanie komisji stałych i ich składu osobowego było tematem środowej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Powstanie 6 komisji, każda po 6 osób. Przede wszystkim będzie komisja do mediów i promocji, będzie sportu i turystyki, kultury, rekreacji i współpracy zagranicznej, edukacji i ochrony środowiska. Stałe komisje odpowiadają w Radzie za poszczególne dziedziny życia. Czyli na przykład komisja mediów i promocji będzie prowadziła nasze social media, będzie promowała naszą Młodzieżową Radę Miasta. Komisja do rozrywki będzie organizowała różne może imprezy, czy różne pikniki, festiwale, koncerty. Komisja dotycząca spraw sportu może zorganizować jakieś wydarzenie sportowe, jakiś turniej piłki nożnej chociażby. A więc ogólnie komisje będą działały w swoich sferach, w swoich strefach. Druga część sesji poświęcona była sprawom różnym, a konkretnie pomysłom, które młodzieżowi radni chcieliby zrealizować. Młodzieżowi radni miasta z pełną głową pomysłów, z werwą przystępują już do takich podstawowych działań, w jakim celu byli powołani. Także bardzo to jest przyjemnie, że dzisiaj możemy uczestniczyć w tej sesji. Po sesji odbyła się konferencja prasowa, która dotyczyła pierwszej masowej imprezy, którą Młodzieżowa Rada Miasta zorganizuje na początku lutego przyszłego roku.